Za kilka godzin, tuż przed północą, rozpocznie się astronomiczne lato. Pogoda będzie groźna, bo z gwałtownymi burzami. Marzena Kawa, dobry wieczór. Jutro też będzie grzmiało, ale przede wszystkim na wschodzie. Od zachodu zbliży się do nas Wyż Azorski. Z północy po jego wschodniej stronie będzie płynęło chłodniejsze powietrze, a front z burzami zacznie wycofywać się do centrum, a gorące powietrze jeszcze cały czas będzie płynąć na wschód. Ciśnienie z niewielkimi zmianami. W południe 996 hektopaskali. W nocy burze od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy, po Mazowsze, także Lubelszczyznę i wschód kraju, gdzie niegdzie mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. To będzie ciepła noc z temperaturą minimalną od 14-15 stopni na zachodzie do 17-18 na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a tuż przed północą rozpocznie się astronomiczne lato. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, co oznacza chmury i opady, ale popada przelotnie. Lokalnie na wschodzie, a także na Pomorzu pojawią się burze, również z gradem, szczególnie na północnym wschodzie. Bez burz na zachodzie, Pogórny Śląsk, ale także Małopolskę. Tu będzie chłodniej, 18-19 stopni, na wschodzie jeszcze cały czas gorąco, do 28. W poniedziałek pochmurna i deszczowa pogoda, burzowo w centrum i na wschodzie kraju. Chłodno, od 17 stopni na ziemi łódzkiej do 25-26 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. We wtorek Wyż poprawi pogodę, ale tylko na zachodzie. Na wschodzie popada i nadal będzie burzowo. Temperatura od 21 do 23. Ale te burze mają być już słabsze. Do końca tygodnia wróci gorące powietrze. W czwartek, w piątek znów miejscami temperatura sięgnie 27-28 stopni. Będzie gorąco i będzie także burzowo. Dobrego wieczoru, nocy, do zobaczenia.